Cześć, w tym filmie przetestuję taką oto głowicę żyłkową do kotwy spalinowej. Głowica jest zrobiona z tworzywa sztucznego głównie i ma dwa zaczepy na żyłkę i te zaczepy są ruchome. Żyłką można obracać prawie że naokoło. Można również kupić wersję z trzema ramionami, ale ja kupiłem z dwoma, ponieważ był krótszy czas oczekiwania na przesyłkę. Kupiłem na Allegro, ale wysyłka była z Chin. Dla zainteresowanych tradycyjnie wrzucam link do głowicy pod filmem. Głowicę zamontuję do Naka BP54, a tak przy okazji mam tutaj kosę Dedra z silnikiem czterosuwowym, którą będę prezentował w przyszłym odcinku. Montaż jest bardzo prosty, przykręcamy tylko głowicę. Dobra, głowica dokręcona. Tutaj mam żyłkę o przekroju kwadratowym 2,4 kwadrat i wchodzi, tak powiedzmy, w sam raz. Nawijanie żyłki jest tu bardzo proste. Wkładamy taki odcinek, nieważne czy z tej strony, czy z drugiej strony, ponieważ ta końcówka wygląda z jednej i z drugiej strony tak samo. No to może z tej mi będzie wygodniej. Oryginalnie żyłki odstają na jakieś 16 cm. Czyli szerokość koszenia będzie, początkowa szerokość koszenia będzie około 32 cm. Wezmę jakąś żyłkę na zapas, bo nie wiem, czy to nie wyleci od razu. Właśnie wjechałem w taką przeszkodę, wystający taki mały pieniek. Ale z żyłką nic się nie stało, tylko owinęła się tutaj na tej głowicy. O, tutaj ta jest z jednej strony krótsza. A ta ogólnie się skróciła też, ale jeszcze można nią kosić. Ta żyłka się tylko przesunęła. Z jednej strony ją wsunę, z drugiej wyciągnę. Tak, żeby wyrównać końce.
Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dobra, teraz jest. Teraz są końce równe. I z drugiej strony też. Pokosiłem około pół godziny, z głowicą nic się nie stało, mimo że kilka razy wjechałem w nią w jakieś twardsze przeszkody. Także wydaje mi się, że tworzywo jest dobrej jakości. Bałem się, że podczas koszenia żyłka może wyskakiwać, ponieważ nie jest niczym przykręcona, ale tylko raz się zdarzyło. Jak wjechałem w przeszkodę, to jeden koniec się wysunął. Podczas koszenia żyłka będzie się skracać, ale jej wymiana nie jest jakoś specjalnie uciążliwa. Może to nawet będzie plusem dla osób, które nie lubią nawijać żyłki do standardowej głowicy, a przy okazji można wykorzystać jakieś ścinki żyłek. Miałem takie wrażenie, że kosi się dość agresywnie, ponieważ żyłka osiąga dużą prędkość z racji tego, że jest zaczepiona szerzej niż w standardowej głowicy. Także jak było widać, ta głowica całkiem sobie nieźle radzi. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę, napiszcie komentarz. A na dzisiaj to było wszystko. Dzięki za uwagę, cześć. Subskrybujcie łapkę w górę. I subskrybujcie, tak? I subskrybujcie łapkę w górę. Maki. Cześć. Tato, pokaż mi ten koniec, jak się nagrał.